Witam w dzisiejszym odcinku. Mamy godzinę 6. Jedziemy orać właśnie te pole po marchewce. Tutaj wyjeżdża z pługiem, a ja mu zaprowadzę wał Campbella. Będziemy orać z wałem Campbella, bo to dwutonna orka, żeby ją troszkę zagęścić, zrobić bryły. Z wałem Campbella będziemy orać. A tutaj 7210. Zamieniliśmy ciągniki, ponieważ tamten ciągnik jest mocniejszy, a z wałem Campbella trzeba trochę więcej mocy. Dawno ten wał był u nas nieużywany. On u nas stał. Nie oraliśmy na wiosnę już dosyć dawno. Także on długo stał, trzeba było wszystko pokompletować, porobić, posprawdzać. Już jest jego przyszykowane, było wszystko wczoraj. Dzisiaj jadę, by to zaciągnąć. Poustawiamy wszystko i będzie orał. Już jestem w kabinie, podnoszę wał do góry. Ciągniki były uruchomione troszkę wcześniej, żeby się oleje porozgrzewały. Dzisiaj taki tam chyba było może z minus 1. Nie było dużego mrozu. Dobra, wyjeżdżamy. To i tak będziemy musiał zrobić jeden przejazd bez wału, żeby sobie zacząć i żeby było miejsce na wał. Dlatego jeden po wał idzie z boku, tak? Po tym pługu, który wcześniej przejechał, po tym zagonie, który wcześniej przejechał, idzie z boku wał. Ten wał się odczepia na poprzeczniaku i zaczepia. Tam jest takie ramię. Też musieliśmy to ramię zamontować, bo te ramię było zdjęte z pługa, bo mówię, dawno nie używaliśmy tego wału, ale wczoraj to wszystko skompletowaliśmy. No i dzisiaj będzie ta próba z tym wałem, żeby to, no bo to będzie trochę, chcemy to zrobić głęboką orkę po tej marchewce i żeby to trochę zagęścić, no to postanowiliśmy spróbować właśnie z tym wałem, żeby to ładnie dogniotło. Przy okazji to tam troszkę do bryły porozbija. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno się będzie wygodniej sadziło po tym, nie? Bo będzie już trochę ziemia wstępnie zagęszczona. Będzie się lepiej prowadził ciągnik, bo tak świeżą orkę to jest zawsze trudniej. Także myślę, że będzie dużo lepiej. No wiadomo, paliwa spali więcej na tym, z tym wałem. O kurczę, tutaj dziury, zacząłem skartać. Paliwa spali więcej, ale no przy sadzeniu pewnie będzie troszkę mniej paliwa i będzie wygodniej, tak? Ale to będzie na pewno lepiej, niż byśmy mieli doprawiać tą glebę dodatkowo później kultywatorem czy talerzówką. Na pewno będzie dużo lepiej, jak to zarobimy za jednym razem, bo nie będzie tych przejazdów, te koła nie będą dogniatały tak tej gleby. Jak wrócę, to ja tam jeszcze talerzuję tą zimową orkę, żeby doprawić też podziemniaki. Tam był wysiany nawóz, żeby to wszystko wymieszać. Tam mi zostało jeszcze jakieś 15 hektarów. To jak wrócę ciągnikiem, to wezmę ten, wsiądę w talerzówkę i zacznę talerzować. Taka droga nasza wygląda, tutaj się nie pogoni z maszynami, tam przede mną widać, że jedzie z pługiem, zaraz zupełnie dogonię. Te dwa ciągniki są identyczne, jeżeli chodzi o rocznik i o całą budowę, bo to 7210 zwykły, z tym, że tamten już był zmodyfikowany, pompa inna, intercooler, tam jest troszkę zupełnie inna moc. Tu jest jeszcze oryginalna pompa, wszystko oryginalne, z tym, że troszkę ma zwiększoną dawkę. Samym pługiem sobie daje radę, ale już zwałem Campbella, to będzie miał za mało mocy. Ale jak skończymy, jak ja skończę talerzować tamto pole, to dzisiaj, to od jutra weźmiemy do pługa chyba 7250. Zobaczymy zresztą, jak dzisiaj będzie sobie radził ten czarny z tym pługiem i z tym wałem. Także widzimy się na polu. Wyjeżdżamy na pole. Sobie pojadą, co za mną jechali. Thank you.
to była tylko zamiana w tym celu, żeby troszkę podrównać, bo podczas biur powstały duże koleiny i byłoby ciężko orać. Troszkę to się podrównało, na początku będzie wygodniej go orać. Tu będziemy od tej strony od asfaltu, tamtą stronę będziemy orać. Tu są tych osłupy na początku, tak dalej już nie ma. Teraz trzeba ramię pługa rozłożyć, ono jest, tak się rozkłada mechanicznie, trzeba odchylić i schorzeń przełożyć. Jedziemy pierwszy przejazd bez wału. Drugą stronę już będzie wał ciągnął. Tutaj ma założony, założyliśmy pierwszy raz na tylnią wozę poszerzacz bruzdy, bo tutaj są szersze ogumienie mamy w tym ciągniku, to są 710. Widzę, że ta bruzda rzeczywiście jest dużo szersza. Ale chyba troszkę jeszcze zagłębimy pół głębiej, żeby szedł. Potrzeba będzie drugi przejazd. Bo pierwszy przejazd jest bez bruzdy, nie? Jadę trochę szybciej, to przygotuję wał, ragona porozkładam. Tak to wygląda z tyłu. No, tutaj ramiona do pługa są tutaj pochowane. Trzeba będzie tu wyciągać je i pozakładać na tu. Kupiłem dawno temu, on był 3-metrowy i zwężyłem go, chyba teraz ma obecnie 2,5 metra cały wał. Do tego jeszcze jest crosskill, ale crosskilla nie używamy w tej chwili. Poszerzacz bruzdy to on tutaj robi, zabiera i tu wrzuca, dosyć głęboko się orze, no. Dobrze będzie chyba. Trochę bruzdy zasypane jest przez ten poszerzacz. Dobra, biorę się za ten. Jeszcze raz to używamy. Zobaczymy. Dobra, drugie ramię teraz trzeba rozłożyć. Ramiona jeszcze będziemy musieli doregulować. Zrobimy taki przejazd próbny dwa razy i długość, bo tam się reguluje na otworach długość jeszcze i wysokość można ustawić. Ja się ustawię z tym wałem. To było, ale jakoś ogarniemy temat. Ciągnik przejechał, bruzda, żeby była odsłonięta. Dobra, pokazuje, że ok, odczepimy go. Dzisiaj nagrywam GoPro. Większość filmów to mam nagrane tym właśnie DJI
osmą pod pocket dwójką. Jest lepiej, bo próbuję szerszy kąt widzenia, tam nie mogę szerszego kąta widzenia ustawić w tamtych kamerach, w tamtej kamerze. Może teraz wyjadę. Tam do cięgło, tam jest ciężko wyjąć, bo rama przeszkadza. Trzeba kulę ściągać. Tak jest to zrobione. Dobra, teraz wyjedziemy. O, udałeś. Dobra, odjeżdżam. Chyba za daleko te dwa ustawiłem, ale to sobie ten akum zaczekli. Wydaje mi się, że trochę go ustawiłem za blisko tego lewej strony. A tutaj zabezpieczone są do transportu ramiona. Trzeba odbezpieczyć. Tylko możemy rozłożyć ramię. O. A to jest odbezpieczone. Okej. Czujesz go? Chyba trochę za daleko, bo jest musiał, a może się zaczepić, zobaczymy. No i za to ciągnie ramię, to się prostuje ramię, a to się składa. To tutaj jeszcze jest na sprężynie. Wszystko. Można sobie ustawić wysokość, na jakiej wysokości ma być te ramię. Te uchwyty dorabiałem, bo tu nie było, jak kupiłem ten wał. Tutaj są te łańcuchy, żeby kamień się żaden nie wrąbał, żeby się czyściło ładnie. Tamten. Tutaj taki łańcuch wozimy z floty, że jak teraz chyba wał przeciągnąć czy coś, to żeby było czym zaczepić, nie? Ten łańcuch do tego jest. Poprawię, żeby tutaj nie obcierał. A wał już też tutaj widzę. Przesunę go tutaj bardziej do przodu. Tak jak widzicie.
zobaczę, jak to z zewnątrz wygląda. Zostawiliśmy trochę Pieszczącego, żeby bardziej w prawą stronę szła. Wróciłem na gospodarstwo, odstawiam ciągnik.
idę coś zjem i jadę, skończę to talerzować, a później koło 15 będę musiał pojechać do niego, go zmienić. Jadę skończyć tam to talerzować dokerem. Rozkładam talerzówkę. Koła do góry. Zaczynamy. Ten poprzeczek jeszcze nie jest zaorany. Będziemy go teraz orać. Tu chodzi o to, żeby tą granicę dobrze od pola odznaczyć, dlatego został ustawiony, bo tu się zmieniła granica po miarach geodety. A ten kawałek tutaj jeszcze przytależuję właśnie przed orką, trochę tutaj będzie, porównam tutaj też jak orał te bruzdy z lewej strony, będzie lepiej, ładniej, równie się założę poprzecznie. A tak i tak jadę w tamtą stronę, bo tam skończyłem, także pociąłem tutaj pasek, żeby na pusto nie jechać, to trochę podrównam te właśnie bruzdy. Tutaj już to kiedyś pokazywałem, bo tutaj mamy 3 sekcje, talerzówka potrzebuje 4, a tu mam przełączniczek i tam jest silnik strumienia przy szybkozłączkach i nie muszę w ogóle wychodzić, przerzucać sekcji, tylko przerzucam sobie przełącznikiem i tą dźwignią używam wtedy 4. sekcję. Wygodna sprawa, nieduże koszty, sprawdza się, tutaj to już jest parę lat tak zrobione i działa bez problemu. Tutaj głębokość pad talerzówki właśnie i składanie mam na 3 ustawione. Kurzy się niesamowicie. Zobaczcie, jaki kurz. Teraz mi został z prawej strony taki, jakby to powiedzieć, cycek do zrobienia. Będę teraz miał coraz krócej, a na końcu taki będzie clean. A co robić z tą talerzówką? Po orce to jest mu ciężko, to jest zimowa orka zrobiona. Teraz tu przejeżdżam poprzeczniakiem, bo tam mi zostało jeszcze z tamtej strony kawałek, gdzieś może z 8 hektarów. I będzie tutaj to skończone. Tu już pójdzie tylko sadzarka z broną żwirnikową i nic tu więcej już nie będziemy uprawiali. Ewentualnie tylko jeszcze poprzeczniaki będą ruszone tym samym sadzeniem kultywatorem na głęboko, żeby trochę spulchnić, bo przy sadzeniu się mocno ugniata poprzeczniaki, także zawsze staramy się spulchniać przed sadzeniem. Kurzy się niesamowicie, nic nie widać z przodu. Także już kawałek tutaj mam ładny zrobiony, zostało mi tu jeszcze, zobaczcie, z prawej strony tam na końcu taki clean. Będę wracał, jeszcze poprzeciak przejadę, żeby to podrównać i... Właśnie przejeżdżam koło tego pola, co tutaj orzemy po marchewce. Tam dalej widać ciągnik. No dzisiaj kolejny dzień orki, drugi dzień. Ja właśnie dzisiaj jadę załatwić tam sprawy urzędowe. No tam tylko na chwilę, może pół godziny, zaraz wracam. Zobaczcie, tam w oddali Magnum Morze, z tym wałem Campbella. Czekam właśnie w aucie pod urzędem, bo muszę poczekać pół godziny na dokumenty i chciałbym tutaj odpowiedzieć na pytania, które się pojawiły w komentarzach odnośnie Volkswagena Touarego, którego pokazałem w poprzednim filmie, że go chcę dezłomować. Tam, jeżeli chodzi o silnik, wiadomo, silnik można byłoby wyremontować, choć to nie są małe pieniądze, bo tam są pompowtryskiwacze, trzeba byłoby cały słupek zrobić, głowicę. Ale jest to do zrobienia, ale to nie jest powodem tego, że nie chcę w niego inwestować, tylko powodem tego jest to, że w samochodzie mam taki problem, bo kupiłem w ogóle samochód od właściciela stacji diagnostycznej w Świdwinie i miałoby z nim wszystko w porządku. Tak sobie pomyślałem, że jak to jest od właściciela stacji diagnostycznej, no to musi być na pewno wszystko w porządku. Zbudowało to we mnie taką wiarygodność tej osoby. Okazało się jednak, że w samochodzie po pewnym czasie zaczęła mi pękać przednia szyba. Okazało się, że prawa ćwiartka, słupek przedni, jest w ogóle od innego auta wstawiony.
ponieważ samochód miał wypadek i wstawili po prostu całą ćwiartkę. To jest tak niedokładnie wykonane, że zawsze jest problem z tą szybą i ta szyba po wymianie znowu mi pęka. To jest jedna rzecz. No i mam problem też tego typu, jeżeli chodzi też o geometrię. Jeszcze dodatkowo dochodzą problemy z elektryką, z elektroniką, ponieważ zapalają mi się różnego rodzaju kontrolki, bo auto ma wymienioną całą kostkę bezpieczników, a to wszystko jest połączone w taki sposób niepoprawny, bo ta kostka pewnie była zmiażdżona i wrzucili nową kostkę, a czy nową, od innego auta i to jest tak wszystko połączone i tam się teraz zapalają, bo tam coś pewnie nie łączy, jakieś dodatkowe błędy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też jest problem z szybami, to wszystko zawsze przestało już działać elektronicznie, to wymaga dużego wkładu, żeby to wszystko naprawić. I jeszcze teraz mi wjechał w tylnią szybę Piotruś łyżką ładowarki, samochód stał na hali, on wjeżdżał na halę i wjechał mi łyżką, rozwalił tylnią szybę, rozwalił słupek. To jest dodatkowa taka rzecz, że ten słupek by trzeba było zrobić. Także to się nie opłaca, ponieważ mówię, nie mamy dobrej bazy do odbudowy. Gdyby była dobre nadwozie, bo to jest podstawa w aucie, to na pewno bym ten samochód przywrócił do życia, silnik by się zrobiło i byśmy dalej nim śmigali po polach, bo zawieszenie również było tam zrobione przeze mnie parę lat temu, tam też troszkę, praktycznie całe zostało wymienione, amortyzatory, sprężyny, drążki, wszystko zostało zrobione, trochę już tam na tym zawieszeniu pojeździł, ale jeszcze można byłoby to eksploatować, dlatego nie chcę tego samochodu nikomu proponować, nie wystawiam go w ogłoszeniach, bo wiem, jaki jest problem z tym prawym słupkiem. Ewentualnie można by było go tylko przeznaczyć na części, jeżeli ktoś by go chciał kupić na części, rozebrać, to jak najbardziej. Nie polecam nikomu tego auta do takiego użytku codziennego, ponieważ no to już mówię 12 lat z tym problemem, tam już to zaczyna na pewno wszystko korodować na tych łączeniach, na tym wszystkim, w progu dolnym z prawej strony to jest widoczne, także nikomu tego nie proponuję. Ewentualnie jak ktoś chce na części go wziąć, to proponuję, bo na pewno gdyby była, tak jak mówiłem wcześniej, dobra baza do odbudowy, czyli dobre nadwozie, nie byłoby problemów takich elektronicznych mocnych, to auto jak najbardziej można by było eksploatować, przywrócić do stanu i pewnie by zostało w moim gospodarstwie jeszcze dłużej. Także na tę chwilę dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam, do następnego odcinka, cześć.